Ćwiczenie jogi. Młyn. Stań prosto. Rozstaw lekko nogi. Poczuj się stabilnie. Rozluźnij ramiona. Głowę trzymaj prosto. Poczuj, że stoisz pewnie i prosto. Czy czujesz rozluźnienie? A może gdzieś w Twoim ciele jest napięcie? Czy coś jeszcze innego? Jeśli to możliwe, rozluźnij się jeszcze bardziej. A teraz skieruj swoją uwagę na oddech. Powoli wdychasz i wydychasz powietrze. Wdychasz i wydychasz. Skupiając całą uwagę na oddechu, uczysz się lepiej koncentrować. To naprawdę działa. Koncentracja jest ważna w wielu sytuacjach. W szkole, w czasie zabawy, a nawet podczas wykonywania tego ćwiczenia jogi. Możesz kierować swoją uwagę na przykład na różne części Twojego ciała, niczym światło latarki. Zacznijmy od ramion. Oddychaj spokojnie i skieruj swoją uwagę na ramiona. Teraz unieś ramiona na boki. Dłonie skierowane są grzbietami do góry, a stopy mocno stoją na ziemi. Górna część Twojego ciała zaczyna powoli się kręcić. Skręcasz górę ciała w prawo. Tak daleko, jak potrafisz, cały czas oddychając. A teraz skręcasz górną część ciała w lewo, cały czas oddychając. Jak daleko uda Ci się sięgnąć? Uważnie i spokojnie skręcasz ciało w prawo. Potem w lewo. Powtórz ten ruch kilka razy. Co czujesz w ramionach, w plecach, w klatce piersiowej? Co zauważasz w swoim oddechu podczas tego ćwiczenia? A teraz powoli wróć na środek i opuść ramiona. Poczuj, co dzieje się w Twoich ramionach. Właśnie tak. Bardzo dobrze. W tym ćwiczeniu nie chodzi o sprawdzenie, jak daleko możesz skręcić swoje ciało. Chodzi w nim tylko o obserwowanie, jak Twoje ciało się porusza. Każdy ruch jest inny za każdym razem, nawet jeśli wykonujesz go często. Czasem Twoje ramiona są zmęczone, a czasem ruszają się z łatwością. To jest bardzo ciekawe, prawda? Jak w każdym ćwiczeniu, zauważasz, jak daleko możesz wykonać ruch, w którym momencie lepiej powiedzieć stop. Przez chwilę zostań w pozycji stojącej. Twoje stopy mocno trzymają się podłogi. Kolana są lekko zgięte. A teraz lekko unieś ramiona na boki i zacznij kreślić nimi kółka do przodu, jak młyn, kiedy powieje lekki wiaterek. A teraz wiatr robi się silniejszy. Twoje ramiona kreślą coraz większe kółka. I jeszcze większe.
Czy czujesz swój oddech? Nie przestawaj, jeśli możesz swobodnie oddychać i nie bolą cię ramiona. Czy możesz kręcić nimi w drugą stronę, do tyłu? Spróbuj. Twoje ramiona kreślą duże koła. Oddychaj spokojnie i pozwól, żeby twoje ramiona kręciły się coraz wolniej i wolniej, aż zupełnie się zatrzymają. Młyn odpoczywa. Wiatr ustał. A ty przestajesz się ruszać. Twoje ciało jest całkiem nieruchome. Twoje ramiona zwisają wzdłuż ciała. Czy nadal czujesz swój oddech? Co dostrzegasz w swoim ciele? A w ramionach? A może zauważasz coś jeszcze innego? To ćwiczenie pomoże ci wzmocnić twoje serce i poprawić równowagę. Życzę ci bardzo pięknego dnia.